Kolejny zamach Antoniego Macierewicza. Być może powoła specjalny zespół ekspertów, który ustali, że pisałem moją książkę przy użyciu bomby termobarycznej. Ale śmiejemy się teraz, a sprawa jest poważna. Ten człowiek od co najmniej 30 lat, jeśli nie dłużej, mówiąc tak ulicznym trochę żargonem, jedzie na pewnym patencie. To znaczy używa pewnego chwytu od 30 lat. Stara się komunikować w taki sposób, żeby to wyglądało jak w słynnym rosyjskim dowcipie kopulacja z tygrysem. Żeby było i śmieszno, i straszno. Żeby ludzie myśleli, że jest wariatem, więc z jednej strony trochę się go boją, bo nie wiadomo z czym taki wystrzeli, ale z drugiej strony nie biorą go na poważnie. I dzięki temu ten człowiek może niszczyć Polskę od 30 lat. A równocześnie ma całą sieć powiązań, które prowadzą do rosyjskiej mafii i rosyjskich służb specjalnych. Czas już chyba, żeby się na poważnie zająć panem ministrem. Kim jest Semion Mogilewicz? Semion Mogilewicz jest jednym z najniebezpieczniejszych przestępców na świecie. Przez pewien czas był na liście 10 najbardziej poszukiwanych przestępców przez FBI. Jest globalnym gangsterem finansistą. Wywodzi się z Rosji, a dokładnie z Ukrainy, ale zawsze był związany ze Związkiem Radzieckim, potem z Rosją i z jej władzami. Operuje na całym świecie, zajmuje się gigantycznymi przekrętami finansowymi, handlem bronią, materiałami rozszczepialnymi, seksualnymi niewolnicami. Jego organizacja uprawia też morderstwa. No i z nim, co prawda nie bezpośrednio, ale jakoś tam powiązany Macierewicz jest. Tak, jest tych powiązań dużo. One są pozornie niezależne od siebie, tak wyglądają. Są zawsze krótkie. Jest tam dwóch pośredników, trzech. Raz jest ich pięciu, nigdy nie dochodzimy do liczby sześciu, po której jakby powiązania stają się przypadkowe. I w momencie, w którym tych powiązań jest aż tyle, no nadal możliwe jest, że jest to przypadek, ale jest to bardzo mało prawdopodobne i ktoś, kto pełni funkcję ministra obrony narodowej, powinien to wyjaśnić. A kiedy prosiłem go o wyjaśnienia, to dostawałem w odpowiedzi milczenie lub jawne kłamstwa i to jest najbardziej niepokojące. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.